Cześć mój drodzy, witajcie w kolejnym odcinku poświęconym edycji Waszych zdjęć. Mam nadzieję, że czekaliście już na ten, na ten odcinek, bo de facto nakręciłem trzy. Potem zbierałem te zdjęcia, czekałem na to, co do mnie prześlecie, i w tej chwili mam wybrane kilka zdjęć, które będę chciał pokazać wam w jaki sposób je, je będę edytował, czy też produkował, czy też obrabiał jakkolwiek chcecie. Zdjęcie, które mam dla Was przygotowane na dzisiaj przesłał do mnie Marek, który, jeśli dobrze kojarzę, to mieszka gdzieś na południu Polski. Wybacz Marku, że, że, że nie pamiętam dokładnie, ale piszę do Was, do mnie tylu z Was, że no czasami po prostu się gubię i nie wszystkie wątki, i później po jakimś czasie pamiętam. Żeby nie przedłużać, ponieważ te odcinki tak i tak z racji z racji edycji tych waszych zdjęć trwają dosyć długo. To jest zdjęcie, które może przełączmy się do modułu library, które przesłał do mnie Marek. Tu mam de facto kilka ekspozycji. To są ekspozycje wykonywane w 7, 8 lipca o godzinie 21:41, czyli no, gdzieś tam po, po zachodzie słońca trochę. Tu słońce ewidentnie już jest gdzieś za chmurami, za, za, za horyzontem, ale fajnie podświetla tą górną część nieba. Te, te chmurki tutaj widać, że mają trochę czerwonych kolorów, ale jak widzicie, na tej ekspozycji to zdjęcie jest dość mocno niedoświetlone, natomiast mam tutaj, jak sobie przejrzałem, mam jeszcze jedną ekspozycję która z kolei ma przepalone dosyć mocno niebo, znaczy pewnie bym mógł sporo z niego odzyskać, ale ma dość fajnie wyciągnięte, wyciągnięte cienie. To zdjęcie, czy te zdjęcia były wykonywane Nikonem D7200 z Sigmą 1750 światło F28, natomiast ogniskowa, która była wykorzystana przy tych konkretnych kadrach, to 20 mm przy ISO 100. I jedna ekspozycja ta jasna ma czas 2,5 sekundy. Natomiast ta ciemniejsza ma czas na no, pewno dużo krótszy, czyli 1 sekunda. I te zdjęcia były wykonywane przy przysłonie F16. Tutaj jedna drobna uwaga: słuchajcie, każdy z obiektywów ma, ma swój taki, swoją taką optymalną przysłonę, gdzie, gdzie najlepiej, najlepiej z jednej strony ostrze, a z drugiej strony najmniej jego wad się ujawnia i generalnie rzecz biorąc to jest sytuacja, gdzie im bardziej tą przysłonę domykacie tym z jednej strony więcej właśnie wad obiektywu będzie się ujawniało, z drugiej strony będziecie mieli taką sytuację, że wszystkie brudki, które są na matrycy będą, im bardziej domkniecie tę przysłonę tym one będą bardziej bardziej widoczne tu akurat ja, ja sobie wcześniej te zdjęcia przejrzałem tych, ta matryca wygląda na, na czystą, więc Marek widocznie bardzo dba o sprzęt. Natomiast, generalnie rzecz biorąc, należy to mieć na uwadze. Taki optymalny, tak zwany sweet point dla, dla tych obiektywów, którym ja fotografuję przynajmniej, czy z mojego doświadczenia, to jest 8 do 1, przysłona 8 do, do, do 11. Wtedy one pracują, moim zdaniem, najfajniej. Natomiast druga rzecz, którą, którą tutaj widzę na tych zdjęciach, no to jest pewnego rodzaju problem, problem z ostrością. Nie wiem, z czego to wynika. To może wynikać też z tego, że patrząc na te chmury na kolejne klatki, ewidentnie te chmury były w ruchu, więc spodziewam się, że było trochę wiatru. I w związku z tym, i w związku z tym, no, mamy delikatny ruch na tych trawach i na, na tych drzewach. W związku z tym, że mamy czasy 1 czy 2,5 sekundy, no to ten ruch może być już widoczny i powodować, że ten obrazek będzie w niektórych partiach przynajmniej nieostry. Dobra, słuchajcie, teraz tak na szybko przejdźmy do modułu Develop, bo o zdjęciu już Wam trochę opowiedziałem. Na pewno z tej ciemnej ekspozycji będę chciał sobie wziąć chmury, więc ja tutaj przygaszę światła wyciągnę trochę cienie. Nie za dużo, ale trochę je, trochę je wyciągnę, gdzieś tam w okolicy 60-kilku. Wyciągnę trochę blacks, czyli, czyli te ciemne partie. Dodam Vibrance no, gdzieś na poziomie 15, po to, żeby sobie tutaj fajnie podbić te, 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 te nasycenie, te że tak powiem mocniejsze kolory. Delikatnie podniosę sobie ekspozycję. Delikatnie dlatego, że. Tu ta, ta partia nieba i ta partia nieba może się dosyć łatwo przepalić, więc nie będę tego wyciągał zbyt mocno. Oczywiście mm, wyzeruję sobie ostrzenie. Na tym zdjęciu jest ciutkę szumu, więc sobie e, Luminosity podniosę na. Przepraszam, nie Luminosity, a Luminance w Noise Reduction, w panelu Noise Reduction, e, czy w panelu Details w sekcji Noise Reduction podniosę sobie na 15. I usunę oczywiście aberrację chromatyczną i wprowadzę korektę profilu obiektywu. Tutaj, jeśli chodzi o linię horyzontu, to oczywiście trudno powiedzieć, czy zdjęcie jest proste czy krzywe, bo mamy te pagórki, więc ja nie będę tutaj nic, nic korygował. I to mniej więcej tyle. Jeszcze, żeby wyciągnąć trochę, trochę z tych świateł koloru. To ja sobie przedstawię tu w sekcji na samym dole w Lightroomie Camera Calibration. Przedstawię sobie z Adobe Standard Profil na kamera standard. Więc to mi powinno trochę podbić tutaj delikatnie, no właśnie, te, te, te kolory i trochę, trochę kontrastu ekstra powinienem dostać. Wiodę jeszcze na górę i jeszcze sobie przygaszę te, te światła. Popatrzmy na histogram. No, histogram wygląda fajnie, nie klipuje nigdzie ani po lewej, ani po prawej stronie, więc myślę, że możemy przyjąć, że to jest OK. I teraz tak, z tego zdjęcia głównie będzie mnie interesowała ta część związana z niebem, więc może jeszcze ciutkę sobie zjedźmy z tą ekspozycją, żeby nie przepalać. Natomiast teraz mając zaznaczone to zdjęcie tutaj na dole i wciskając komand na Macu lub Control na PC, zaznaczam sobie to drugie zdjęcie z jaśniejszą ekspozycją, i wybieram opcję Sync i synchronizuję wszystkie wszystkie ustawienia z mojego ciemniejszego kadru i teraz mając zaznaczone oba, zobaczcie to jest ta ciemna ekspozycja. To jest z kolei ta jasna ekspozycja. I teraz no nie może, żeby żeby łatwiej nam było te ekspozycje, bo to będziemy robić połączyć, no to musimy trochę tą jasną ekspozycję przygasić, więc ja sobie ściągnę światła gdzieś na minus 0,4 I, i, i przygaszę troszeczkę te cienie na powiedzmy 50. Jeszcze sobie światełka podniesiemy na minus 0,6 i powiedzmy, że w tej chwili mamy te ekspozycje. No, ok, będzie, będzie już na mnie łatwiej z połączyć. Teraz zaznaczamy obie te ekspozycje i wciskamy sobie menu podręczne pod prawym przyciskiem myszki i robimy, ja przynajmniej tak robię, edit i Nadobi Photoshop. Ok, to w tej chwili mamy zrobioną taką podstawową, podstawową korektę tych zdjęć obu w Lightroomie i za chwilę zakładam, że te zdjęcia otworzą się w Photoshopie. To jest ta moja jaśniejsza ekspozycja, to jest ta moja ciemniejsza ekspozycja. Więc ja sobie teraz przeniosę tą ciemną ekspozycję do, tego, do tej zakładki z jaśniejszą ekspozycją, czyli Command lub Ctrl A, żeby zaznaczyć sobie całą warstwę. Command lub Ctrl C, przechodzimy do drugiej zakładki i Command lub Ctrl V. W tym momencie powstała nam warstwa, mm, warstwa tutaj na górze. Z tą ciemniejszą ekspozycją. Pod spodem mamy warstwę z jaśniejszą ekspozycją, tak jak widać. Tu widzicie delikatne przesunięcie też w chmurach. I teraz tak, tak jak powiedziałem, stąd chcę zabrać sobie cienie, z tej górnej warstwy chcę sobie zabić, zabrać światła. Ja je zamienię trochę może kolejnością. I teraz, kochani, to co zrobimy, to. Nie, przepraszam, nie będę ich zamieniał kolejnością. To co zrobimy, to na tej górnej warstwie, nie na tej dolnej warstwie, o może w ten sposób, zaznaczę sobie. Y... Chcemy utworzyć maskę, tak? Maskę z, wykorzystując Luminosity Mask z kanału RGB, czyli zaznaczam sobie, wchodzę sobie do zakładki z kanałami na kanale RGB przytrzymując Command lub Control, klikam i tak jak widzicie ładują mi się całe światła i to co teraz chcę zrobić, to włączę sobie warstwę warstwę e, tą górną ciemniejszą i jedyne co muszę zrobić to nacisnąć tutaj mając zaznaczoną zaznaczony kanał e, czy maskę luminancji w kanale RGB e, muszę sobie załadować tą maskę tak i teraz zobaczcie co się, co się dzieje W tym momencie to jest ta dolna warstwa z bardzo mocno tym niebem przepalonym a teraz e, ponieważ maska wygląda w ten sposób to załadowałem sobie, przepraszam, nie maska, a yy, nie obrazek, a maska, wygląda w ten sposób. To tak jak widzicie, pamiętacie, to, co białe będzie widoczne na naszej warstwie, to, co, to co ciemne nie będzie widoczne na, nas, na naszej warstwie. Ponieważ ja bym chciał jeszcze zostawić sobie cienie z tej warstwy, którą mam pod spodem, eee, to przykryję sobie te, tą, e, tą część cieni na tej górnej warstwie, delikatnie korygując tą maskę. A można to zrobić na kilka sposobów. Ja to zrobię w taki sposób, że po prostu pędzelkiem na czarno przy flow i opacity ustawionych na 100% zamaluję sobie tą część, czyli ten element nie będzie widoczny z warstwy górnej, a chodzi mi głównie o te trawy, a będzie widoczny z tej warstwy pod spodem, z tej z warstwy z tej warstwy jasnej. I teraz, jak odznaczę sobie tą maskę, to zobaczcie. Tak wyglądała warstwa dolna, ta sama jasna. Tak wygląda teraz po połączeniu tych dwóch warstw moje zdjęcie. Czyli mamy znacznie ciekawsze niebo i dosyć dobrze wyciągnięte cienie w tej warstwie dolnej. To, co teraz chciałbym zrobić, to chciałbym, kochani, to, co chciałbym teraz zrobić, to chciałbym, wezmę sobie inny kolor, Pozbyć się tutaj dwóch rzeczy, które mi przeszkadzają: tych białych domków i tego jednego domku, a najlepiej zrobić to za pomocą kolejnej warstwy przezroczystej, pustej, i na niej e, poprzez narzędzie Clone Stamp Tool, czyli wciskamy sobie S na klawiaturze, zaznaczamy Clone Stamp Tool. I w tym momencie ja sobie to trochę powiększę i jedyne co musimy zrobić słuchajcie, to to jest dosyć mocno oddalony punkt na naszym kadrze, więc tutaj nie musimy przykładać jakiejś wielkiej wagi do tego, żeby dokładnie to stemplować wciskając option lub Alt na PC pobieramy sobie próbkę. Ważne, żeby tutaj mieć zaznaczone current and below, czyli próbka będzie pobierana z warstwy pod spodem i po prostu nie robimy nic innego, jak zamalowujemy te, te, te nasze domki. I tak jak widzicie one nam już powoli tutaj znikają. Oj, tutaj troszeczkę przesadziłem. Chcemy też się pozbyć tego domku. On tutaj też za mocno nam świeci. I tu w tej dolnej części, ja sobie trochę powiększy mój, e, mój e, obszar tego stempelka. I słuchajcie, o w ten sposób zamazujemy sobie. Tutaj są drzewa, więc ja myślę, że będzie nam to fajnie grało. Dobra, command zero. I teraz widzicie, tak wygląda zdjęcie bez tej, z tą warstwą, kiedy usunęliśmy te, te jasne domki. A tak wygląda, kiedy. No, tak wygląda, może inaczej. Tak wygląda bez y, zastępowania tych domków, a tak wygląda, jak te domki zastępowaliśmy. Marek to dla ciebie taki komentarz, tylko tu tą drogę możesz sobie też występować, aczkolwiek nie wiem, czy jest taka potrzeba. Jedyną rzeczą, którą ja zrobię, to jeszcze sobie ukryję ten ostatni ten kawałek tutaj, bo on dosyć, dosyć mocno świeci. I słuchajcie, mając to, to w tej chwili przygotowane, zaznaczam te wszystkie trzy warstwy, naciskam command lub Ctrl G i tworzę z tego grupę, a następnie Shift, Alt. Albo Shift Option Command, lub Shift Alt Control i klawisz E, i powstaje mi nowa warstwa, która jest de facto połączeniem tego, co do tej pory zrobiliśmy. Teraz to, co chcę zrobić na tej warstwie, to tak na dobrą sprawę pobawić się trochę z kontrastem, przygasić to niebo i wyciągnąć więcej czerwonego koloru z tego nieba, potem wyostrzyć to zdjęcie, być może dodam trochę efektu ortona. Więc, no jeszcze kilka kroków, przynajmniej tak na taki, na taki pokaz tutaj, w trakcie takiego tutoriala, i wydaje mi się, że zdjęcie będzie gotowe. Teraz, ponieważ chcę podziałać sobie na, na tym niebie, to de facto zrobimy coś takiego, że znowu wczytamy sobie maskę dla świateł z kanału RGB, następnie wybierzemy sobie krzywę tutaj. I w tym momencie załadowały nam się krzywe, ale już z tą maską, z kanału, maską świateł z kanału RGB. I to, co ja bym chciał w tej chwili zrobić, to chcę przygasić sobie po prostu to niebo. Zobaczcie, o. Po to, żeby, żeby tutaj się pojawiało więcej takiego, no, tego zachodu słońca, że tak powiem, a z drugiej strony takiego ciepła, tak? To jest jedna rzecz, którą bym chciał zrobić. Teraz, ponieważ chcę wyciągnąć więcej z kanału czerwonego, to, to jest coś, o czym Wam jeszcze nie mówiłem. Luminosity Mask możemy robić sobie na, na kanale RGB, ale możemy sobie też robić na poszczególnych kanałach. Czyli możemy sobie wziąć kanał RED i zobaczyć, sekundkę, bo tutaj coś mi się zawiesiło. Możemy sobie wziąć kanał czerwony, kanał zielony i porównać je, jak one wyglądają. Tak, Zobaczcie, że. Najbardziej tutaj te czerwienie, które mnie interesują, są wyeksponowane, czyli ten biały kolor oznacza, że ta czerwień jest najbardziej wyeksponowana w światłach kanału czerwonego. Więc ja zaznaczę sobie ten kanał czerwony, kliknę Command lub Control i załaduję, klikając na ten kanał, maskę świateł dla Luminosy i dla koloru czerwonego i ponownie wybiorę sobie krzywę. I tak jak widzicie, mam załadowaną teraz tą maskę z kanału czerwonego. Eee, wybrałem sobie krzywę, i pierwszą rzeczą, którą chcę zrobić, to chcę sobie znowu troszeczkę to przyciemnić. Ok, ale chcę się przełączyć też na kanał czerwony, na kolor czerwony na moich krzywych i podciągnąć sobie te czerwienie. Zobaczcie, co się będzie działo. Dzieje się coś takiego, że dostajemy troszeczkę więcej tu, w tych miejscach koloru czerwonego. Ale jednocześnie chcę sobie wziąć kanał niebieski i z kolei kolory niebieskie trochę przygasić, po to, żeby to niebo ocieplić. O, w ten sposób. I zobaczcie, tak jak widzicie, w tym momencie mamy. O, taki, taka jest zmiana, czyli z bardziej takiego niebieskiego przeszliśmy w bardziej pomarańczowo-czerwono-żółty. Wróćmy do kanału RGB w tych krzywych, czy do, do palety RGB w tych krzywych. I jeszcze troszeczkę, zobaczmy, o, 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 coś takiego. Zgaśmy sobie te światła, ale nie gaśmy sobie tutaj, więc ten punkt sobie tu za, za, zablokujemy, o. I teraz mogę pracować, sekundkę, jeszcze tutaj troszeczkę, o. Tak wyglądało to przed, tak wygląda, tak wygląda po. Moim zdaniem zmiana jest, zmiana jest fajna, De facto nie ingerujemy za bardzo w, tutaj w tą warstwę cieni, więc wszystko wygląda ok. Teraz to, co bym chciał zrobić, to tak na dobrą sprawę jeszcze troszkę pobawić się tutaj kontrastem na tym, na tym zdjęciu. To jest wieczór, więc to zdjęcie będzie trochę ciemniejsze, więc ten kontrast chciałbym sobie też wyeksponować. Weźmy kanał niebieski. Ok. Command lub Control i zaznaczamy kanał niebieski. Dodaję sobie krzywę dla tej maski w kanale, w kanale niebieskim. Ok, i teraz to, co zrobię, to nacisnę Command lub Control M i delikatnie tą maskę sobie zmodyfikuję. Patrzcie tutaj na tą maskę. Podbiję sobie dość mocno światła. Ok, i opuszczę sobie trochę. Przygaszę dość mocno cienie. Chodzi mi o to, żeby działać tak na dobrą sprawę. O, ok. I teraz, jak popatrzycie sobie, jak wygląda ta maska, to wygląda ona w ten sposób, i będę działał tylko w światłach tutaj, w tej części. Eee, dobrze, odznaczmy sobie tą maskę, zobaczmy cały obrazek, i teraz zacznijmy działać na tych krzywych. Dodajmy sobie tutaj trochę kontrastu więcej. O, w ten sposób. Po to, żeby dodać na tym zdjęciu trochę więcej dramaturgii, ale jednocześnie, żeby nie przepalić tego zdjęcia. Zobaczcie, jak to teraz fajnie zaczęło nam tutaj grać w całości. Weźmy jeszcze kanał niebieski i zobaczmy, co tu możemy zrobić. O, nie nie nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Kanał czerwony. Nie, to już będzie przesada. O, właśnie coś takiego mnie interesuje, czyli nadal mamy tutaj trochę tej, tej czerwieni, ale mamy też fajne te chmury w kolorze, w kolorze niebieskim. Dobra, słuchajcie, to mniej więcej wygląda tak, jakbym chciał. To co bym chciał dalej zrobić, to tak na dobrą sprawę, chciałbym jeszcze popracować z kontrastem na całym tym obrazku, więc weźmy sobie krzywę i zobaczmy, co tu możemy zrobić. Wyciągnijmy sobie trochę jeszcze z tych cieni i przygaśmy sobie światła. De facto robimy taką delikatną krzywą odwrotną, krzywą typu S odwrotną, ale ja bym chciał, żeby ona zadziałała de facto tylko w dolnej części tutaj mojego zdjęcia, więc wybiorę sobie teraz gradient, czyli literka G i zadziałam tym gradientem momencik Command Z. Wybiorę sobie literkę G i zadziałam sobie tak, żeby ten gradient działał tylko w tej dolnej partii zdjęcia. Różnica będzie niewielka, ale wyciągnąłem jeszcze trochę tej ekspozycji tych świateł czy tych cieni na dole. I w tym momencie to, co, to, co bym chciał zrobić, to bym sobie zebrał w grupę. Te wszystkie moje operacje na krzywych Shift Alt Command E. Otworzę sobie z tego warstwę i dodam sobie, e, zduplikuję tą warstwę wciskając Command J i dodam sobie Filtr Adder High pass. Ustawię sobie promień dla tego filtra High pass na 4. Ok. I Blending Mode zmienię na Soft Light. W tym momencie wyostrzyłem sobie tutaj ten dół, ale nie chcę, żeby to ostrzenie zadziałało też w tej górnej partii zdjęcia, więc dodam do tego maskę, bo chmur nie chcę wyostrzać, i pędzelkiem o flow i opacity równym 100. Nie będę przykryję sobie na tej, na tej warstwie chmury, ok, i w tym momencie moje wyostrzanie zadziałało tylko. Tu, w tej dolnej partii. Komand plus, żeby zobaczyć, jak wygląda tutaj sobie dół tego zdjęcia, szumu tutaj zbyt dużo nie ma. Komand zero. I zobaczcie, zaczęliśmy, zaczęliśmy od tego, a jesteśmy dokładnie w tym miejscu. To jest mniej więcej tyle, co ja bym tak na szybko na tym zdjęciu e, chciał zrobić. Trochę, trochę działania na maskach, tak? czyli tu mamy jedną grupę, gdzie mamy blend, tu mamy drugą grupę, gdzie pracowaliśmy nad światłami i cieniami sobie za pomocą krzywych, następnie mamy wyostrzenie. Jeśli byśmy chcieli jeszcze dodać sobie efekt tortona, to zobaczcie, ja mogę tutaj wykorzystać coś, czego do tej pory nie widzieliście, czyli panel. TK Actions to jest panel, który bardzo pomaga w właśnie pracy z maskami. Używam go dopiero od dwóch tygodni, więc jeszcze wiele, wiele rzeczy przede mną. Wybierzmy sobie Orton Effect, i w tym momencie tutaj są przypisane akcje, które tworzą mi efekt Ortona w sposób automatyczny, ale możecie sobie utworzyć ten efekt Ortona w taki sposób, jak pokazywałem Wam w, jednej z poprzednich, w jednym z poprzednich tutoriali. Zmniejszamy sobie opacity dla tej warstwy. Ustawimy sobie na jakieś 16-18 te opacity. I dodamy jeszcze sobie do tej grupy, gdzie mamy efekt tona, maskę po to, żeby on działał tutaj tylko w tej górnej partii mojego zdjęcia, a nie działał sobie tutaj na dole, więc wybierzmy sobie gradient. I tym gradientem zadziałajmy od góry, o mniej więcej tak i no dobrze, i widać, że on tutaj fajnie nam zapracował. Ja jeszcze sobie utworzę Window Orange New Window 4 i dla tego mojego zdjęcia, i zobaczę jak to wygląda na drugim monitorze, tak z ciekawości, bo tej różnicy są dosyć istotne. Ok, według mnie wygląda to naprawdę bardzo fajnie, bardzo przyzwoicie. Więc to jest tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o edycję tego zdjęcia. Jeszcze raz powtarzam, zobaczcie, zaczęliśmy tutaj. Skończyliśmy tutaj. Mamy fajnie, fajnie skorygowane niebo, mamy dobre cienie. E, mamy tutaj te przyjemne obłoczki, które zawsze, zawsze bardzo lubię, jak one sobie zasuwają po stokach. I to tyle, jeśli chodzi o edycję tego zdjęcia. Oczywiście nad nim można pracować. Jeszcze znacznie, znacznie dłużej, natomiast e, chciałbym Wam też pokazać trochę koncepcji dalszych, jeśli chodzi o maski. E, jeszcze jedna rzecz, którą Wam chcę pokazać. O, chodź tutaj. O. Słuchajcie, to e, jeśli chodzi o edycję zdjęć, zdjęcia Marka, to tyle. Dzięki Marku za przesłanie. A tutaj coś, co myślę, o czym warto powiedzieć. Popatrzcie tu, widzicie ten symbol. Dzięki uprzejmości Canona, e, dostałem na kilka dni do testów Canona 5DSR, dzięki Canon Polska. E, to nie jest sponsorowany, sponsorowany film, więc e, lada dzień, pogoda się poprawia, więc lada dzień wybieram się do Kampinosu bądź na Wisłę i chcę zobaczyć, tak na dobrą sprawę, jak 5DSR wygląda w porównaniu do mojego 6D na pewno y, różnica z tego co czytałem w testach jest przede wszystkim w wielkości matrycy czy w rozdzielczości bo to jest 50 megapikseli jeśli dobrze pamiętam czyli dwukrotnie więcej niż w Canonie 5D Mark 3 i w Canonie 6D natomiast no, podobno dynamika jest y, dynamika tonalna jest trochę y, czy, czy tak dynamika tonalna jest trochę słabsza Wcześniej nie używałem piątek zbyt dużo, więc muszę się trochę, będę musiał się trochę przyzwyczaić do interfejsu i do pracy, ale no to jest kanon, więc ja, pra, ja pracuję tylko z kanonami, więc nie powinienem mieć z tym jakiegoś specjalnego problemu. Zdjęcie Marka widzieliście. Marek je ode mnie już, już dostał mniej więcej chyba tak wyedytowane. I co, i to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy, dzisiejszy odcinek. Subskrybujcie, proszę, śledźcie kanał, sporo się dzieje, słuchajcie. Niewykluczone, że pojawią się sponsorzy, że będziecie dostawali ode mnie od czasu do czasu jakieś drobne drobne gifty. Niedługo rozstrzygam konkurs, który był ogłoszony na Facebooku, tak jak pamiętacie, nagrodą jest 5 odbitek jednego z moich zdjęć z Nowej Zelandii, 5 wybranych osób je otrzyma. No i cóż, to tyle. Dzięki za. Za oglądanie, czekam na Wasze komentarze, czekam na kolejne zdjęcia. Mam już kilka w kolejce, ale przesyłajcie na pewno, na pewno jeśli te zdjęcia mnie zainteresują, to, to będę je w kolejnych odcinkach edytował i obrabiał. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Bądźcie na kanale, subskrybujcie i śledźcie też profile społecznościowe. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.